Pierwsza księga Samuela, rozdział 26. I przyszli Zyfijczycy do Saula, do Gibei z doniesieniem. Dawid ukrywa się na wzgórzu Hakila, na skraju puszczy. Zyfijczycy już raz donieśli Saulowi, gdzie przebywa Dawid, i znowu to zrobili. Ruszył tedy Saul i pociągnął ku pustyni Zyf, a z nim 3000 wojowników wybranych z Izraela, aby tropić Dawida na pustyni Zyf. Saul miał dużą przewagę, miał 3000 wojowników, a Dawid 600. Saul rozbił obóz na wzgórzu Hakila, które jest na skraju puszczy koło drogi. Dawid zaś przebywał na pustyni. Gdy tedy Dawid stwierdził, że Saul przyciągnął za nim na pustynię, wysłał wywiadowców i przekonał się, że Saul przybył na pewno. Dawid dowiedział się, że Saul znowu go tropi, jeszcze wysłał wywiadowców, żeby się upewnić, czy na pewno tak jest. Wtedy ruszył Dawid i dotarł do miejsca, gdzie obozował Saul. A gdy wypatrzył miejsce, gdzie spał Saul i Abner, syn Nera, dowódca jego wojska, Saul spał mianowicie w środku obozowiska, a lud obozował wokół niego, odezwał się Dawid do Chetejczyka Achimeleka i do Abiszaja, syna Serui, brata Joaba, w te słowa. Kto pójdzie ze mną do Saula do obozu? I odrzekł Abiszaj, ja pójdę z tobą. Tak jak to zwykle bywa, król był dobrze chroniony. W obozie znajdował się w samym środku. Wojownicy nocowali tak, żeby był nimi otoczony z każdej strony. Mimo to Dawid postanowił, że pójdzie do niego w nocy. Zaproponował to, żeby dwóch wojowników poszło razem z nim. Jeden był Chetejczykiem, czyli nie tylko rodowitych Żydów. Dawid przyjmował. Chetejczyk nazywał się Abimelech, czyli mój brat jest królem. Drugi, już rodowity Żyd, nazywał się Abiszaj, to znaczy ojciec jest, ojciec istnieje. A gdy Dawid i Abiszaj przybyli nocą do wojowników, oto Saul spał w środku obozowiska, a jego włócznia była wetknięta w ziemię u jego głowy. Abner zaś i żołnierze spali wokoło niego. Dawidowi razem z Abiszajem udało się dotrzeć do środka obozu, do miejsca, gdzie spał Saul. Wtedy rzekł Abiszaj do Dawida: dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Podobnie jak to już raz było, Dawid mógł zabić Saula. Abiszaj chciał to zrobić za niego. Ale Dawid rzekł do Abiszaja: nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid: jako żyje Pan, że tylko on, Pan go ugodzi. Albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg zachowa, abym miał podnieść rękę swoją na pomazańca pańskiego. Toteż weź włócznię, która jest u jego głowy, i dzbanek na wodę i odejdźmy. Tak jak poprzednio, Dawid nie zgodził się na to, żeby zabić Saula. Powiedział, że tylko Bóg może odebrać życie królowi. Zabrał tylko dowody, że rzeczywiście był obok niego i mógł go zabić. I zabrał Dawid włócznie i dzbanek na wodę, które były u głowy Saula, i odeszli. Nikt zaś tego nie widział, ani nie zauważył, ani się nie obudził. Wszyscy bowiem spali, gdyż twardy sen od Pana spadł na nich. To Bóg sprawił, że Dawidowi powiodła się ta wyprawa, bo wszyscy jego przeciwnicy zasnęli twardym snem od Boga.
Następnie Dawid przeszedł na drugą stronę i stanął w pewnym oddaleniu na szczycie góry, także znaczna przestrzeń była między nimi. Wtedy zawołał Dawid na wojsko i na Abnera, syna Nera, tymi słowy: czy nie odpowiesz, Abnerze? Abner odpowiedział mówiąc: któż ty jesteś, że wołasz na króla? I rzekł Dawid do Abnera: wszak jesteś mężem, któremu nie ma równego w Izraelu. Dlaczego tedy nie ustrzegłeś swojego pana, króla? Ktoś z ludu wtargnął bowiem, aby zgubić króla, twojego pana. Niedobra to rzecz, którą uczyniłeś. Jako żyje pan, zasługujecie na śmierć, bo nie strzegliście swojego pana, pomazańca pańskiego. Popatrz tylko, gdzie jest włócznia króla i dzbanek na wodę, które były u jego głowy. Dawid, kiedy znalazł się w bezpiecznym miejscu, od razu zawołał do Abnera i udowodnił mu, że źle pilnował króla, że całe wojsko źle pilnowało go. Wtedy poznał Saul głos Dawida i rzekł: czy to twój głos, synu mój Dawidzie? A Dawid odpowiedział: mój to głos, panie mój królu. I rzekł jeszcze: dlaczego to pan mój ściga sługę swego? Cóż uczyniłem i co złego plami moją rękę? Niechaj teraz posłucha mój pan, król, słów swego sługi. Jeżeli to pan pobudził cię przeciwko mnie, niech powącha ofiary. Jeżeli zaś ludzie, niech będą przeklęci przed panem, że odtrącają mnie dziś od udziału w dziedzictwie pana, powiadając: idź, służ obcym bogom. Jeszcze raz Dawid powiedział Saulowi, że nie ma żadnej przyczyny, żeby go ścigać, żeby go zabijać. On nie jest jego wrogiem. Niech tedy nie spłynie moja krew na ziemię z dala od oblicza pańskiego. Wyruszył bowiem król izraelski, aby tropić pchłę jakąś, tak jak się goni za kuropatwą po górach. Powiedział też, że Saul odpycha go od Boga i że cała ta wyprawa przeciwko niemu jest śmieszna i żałosna. A Saul rzekł: zgrzeszyłem. Wróć więc, synu mój Dawidzie, bo nie skrzywdzę cię już nigdy za to, że ci dzisiaj drogim było życie moje. Oto postępowałem głupio i bardzo błądziłem. Saul znowu, jak już poprzednio było, kiedy Dawid darował mu życie, pozornie bardzo ładnie się nawracał. A Dawid odpowiedział: oto włócznia króla, niechaj podejdzie tutaj jeden z młodzieńców i odbierze ją. A pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Wydał cię bowiem pan dzisiaj w moją rękę, ale ja nie chciałem podnieść mojej ręki na pomazańca pańskiego. Oto jak cenne było dzisiaj twoje życie w moich oczach, tak niechaj będzie cenne moje życie w oczach pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. Dawid oddał Saulowi włócznie i dzbanek i jeszcze raz dowiódł, że szanuje wybór Boga i nie zrobi nic, aby wziąć godność królewską samemu. I rzekł Saul do Dawida: błogosławionyś, synu mój Dawidzie, wiele jeszcze zdziałasz i będziesz miał powodzenie. Potem ruszył Dawid w swoją drogę, a Saul powrócił na swoje miejsce. Saul jeszcze raz zapowiedział, że Dawida czeka wspaniała przyszłość i rozeszli się w to, że Saul nie będzie już go ścigał, że nie skrzywdzi go. Dawid nie uwierzył i poszedł swoją drogą.
ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego Ur Chaldejskiego. Powiedział, 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 że przyszedł taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już czekasz tyle lat, by zacząć z Bogiem żyć prawdziwie. Bo wierzysz, bo wierzysz, bo wierzysz, że przyjdzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Już tracisz życia sens, masz dość świata ludzi, samego siebie. Lecz uwierz, lecz uwierz, lecz uwierz, że przyszedł taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje